Pewna nauczycielka znalazła świetny sposób, aby odwieść uczniów od znęcania się nad słabszymi. Każdy powinien to zobaczyć. Nauczycielka pokazała swoim uczniom dwa jabłka. Przed zajęciami nauczycielka kilka razy upuściła jedno z jabłek na podłogę. Zrobiła to z taką siłą, aby po jabłku nie było tego widać. Obydwa wyglądały tak samo. Podczas lekcji poprosiła uczniów, aby opisali jabłka. Dzieci powiedziały, że obydwa jabłka wyglądają świetnie. Były tej samej wielkości i miały ładny kolor. Nauczycielka wzięła jabłko, które opuściła na podłogę i powiedziała uczniom, że jej się nie podoba. Powiedziała, że jabłko jest obrzydliwe, ma okropny kolor i za krótki ogonek. Nauczycielka powiedziała uczniom, że skoro jabłko jej się nie podoba, im także nie powinno się podobać i mają je brzydko nazywać. Niektóre dzieci były zdezorientowane, ale wszystkie zgodziły się, aby przezywać jabłko. Jesteś takie brzydkie. Na pewno masz w środku robaki. Nie chcemy cię oglądać. Następnie nauczycielka poprosiła dzieci, aby o drugim jabłku mówiły tylko dobre rzeczy. Jesteś najlepszym jabłkiem na świecie. Jesteś piękne. Następnie nauczycielka pokazała uczniom obydwa jabłka. Wyglądały tak samo jak wcześniej. Ale wtedy przycięła jabłka na połowy. Jabłko, dla którego dzieci były miłe, wyglądało w środku na soczyste i świeże. Jabłko, które dzieci obrażały, było papkowate, pobite i brązowe. Nauczycielka wytłumaczyła uczniom, że dokładnie to samo dzieje się z dziećmi, które są obrażane przez innych. Na zewnątrz wszystko może wyglądać dobrze, nawet jeśli wnętrze jest zranione. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby uczyć dzieci szacunku do drugiej osoby. Wychowajmy pokolenie uprzejmych i troskliwych dzieci.